Zwykle to brak komunikacji staje się problemem, w Legnicy to jej nadmiar wciąż dzieli radnych. Podczas ostatniej sesji prezydent zaproponował kolegom, by ci znieśli bezpłatną komunikację dla uczniów czy seniorów. Głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości prezydencki projekt jednak przepadł. Świta włodarza Legnicy grzmiała, że wydatki na komunikację rosnąć powinny i owszem, ale nie w formie rozdawnictwa. To jest bardzo, bardzo istotne, a radni po prostu wykorzystali swoje kompetencje i szkodzą miastu, szkodzą budżetowi. Radni prezydenta nie mają wątpliwości. Utrzymanie obowiązujących opłat za przejazdy autobusami MPK doprowadzi na przykład do ograniczenia liczby godzin tzw. wozokilometrów. Miasto powinno się rozwijać, a nie zjadać własny ogon, powiem kolokwialnie, czyli zwiększać wydatki, stosować działania populistyczne i rozdające publiczne pieniądze. Matematyka rządzi i widać, że przy większości można robić wszystko z budżetem i z miastem. Tak się tym panom wydaje. Tymczasem opozycja ma zgoła odmienny punkt widzenia. Oszczędności można szukać już dziś, przekonują radni KO i wskazują, gdzie w najprostszy sposób można zmniejszyć wydatki, co pozwoli utrzymać darmowe przejazdy dla większości legniczan. Trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć wynagrodzeniom rad nadzorczych czy prezesów legnickich spółek. Te osoby zarabiają maksymalne widełki dopuszczalne prawem. Ja nie widzę żadnego argumentu, aby rady nadzorcze otrzymywały rocznie po 250-300 tysięcy rocznie w poszczególnych spółkach. Takie apanaże nie przystają, szczególnie gdy ciągle pan prezydent podkreśla, jak w złej kondycji finansowej jest miasto. Że pan prezydent chętnie oszczędza na młodzieży, na dzieciach, na seniorach, natomiast nie chce rozpocząć oszczędności od siebie, od swoich ludzi. Przeczucie podpowiada, że nie była to ostatnia batalia legnickich radnych o przywileje pasażerów MPK. Komunikacja pozostaje więc kością niezgody, a przewagę w tej walce ma większość, czyli zgodna w sprawie nieformalna koalicja opozycyjnych klubów.